No dobra, zrobiłem sobie przerwę w czasie oglądania Mundialu, a wy jak tam, jak nasze czerwono-białe albo biało-czerwone orły odpadły, to co teraz? Ja byłem za Brazylią, ale już nie jestem, bo już ich też nie ma. Pamiętacie takie piłki? Pobijane na maksa, nie? Ach, to było. Aż też, nie no, ta aż taka stara nie jest jak ja. Ta jest tylko po prostu stara. No dobra, a dzisiaj głosujemy, nie? W komentarzach głosujemy na zespoły, które mi podaliście wczoraj. No i już Wam wymienię kilka zaskoczeń, powiem szczerze. Tutaj jest. Zobaczymy, co wybierzecie, bo to dopiero będzie zaskoczeniem, jak wybierzecie. Głosujemy, przypominam, w komentarzach. Głosujemy tylko na komentarze, które ja daję jako metal boomer, jeżeli ktoś dopisze swój. Nawet tego zespołu, który tu jest, obojętnie jakiego to i tak się nie liczy. Liczą się tylko te, które ja głosujemy lajkami. Głosujemy jutro do 22, czyli jutro co tam jutro mamy. Niedzielę, niedzielę do 22, tak? Bo później już zasnę i co, kto będzie to liczył? Ok, czytam co: ONA BZ! Hmm. No, popatrzcie Iron Maiden Somewhere in Time Slayer Hell Wits! A później żeby było. Podobnie to będzie Sodom, 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 Persecution mienia. yeah, yeah, taka mania, nie? Dobra, mamy, o, fajna, fajna płyta, kiedyś i tak bym ją zrobił, ale zobaczymy może wcześniej, dzięki Wam, Alice in Chains, dirt. Później mamy Kazik, oddalenie tym razem, Nirvana, Nevermind, o, to też gdzieś ta płyta w jakieś, za kilka miesięcy szykowała. The Cure. Pornografii. O, oh, a tu żeście mnie zdziwili, że The Cure daliście. Nie, nie powiem, żebym był jakiś fanem Cure, ale ale ciekawa. Ciekawa płyta. Dobra, mamy dalej. E, Mad Season. Above. O, ten zespół poznałem dzięki wam. Tak okazało się, że członków zespołu ja faktycznie znam. Po prostu chyba nigdy się aż tak w grunge nie wiadomo jak nie wsłuchiwałem. Metallica. Garage Incorporated. Red Hot Chili Peppers, ale Mother's Milk. The Toy Dolls, a Far Out Disc. O, to jest bardzo ciekawe, że ktoś dodał Toy Dollsów. No, to jest zespół, który swojego czasu nie powiem, żebym jakimś tam był fanem, ale wsłuchiwałem się i, i, i trochę śmieszny zespół, że tak powiem. A tu mamy Marauder, Master Killer. Mm. I tutaj chyba największe zdziwienie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja dobrze w ogóle to wymówię. Buse Uncles. Kneipen Terroristen, Yo! czyli jakaś niemiecka kapela rockowa, bliżej mi nieznana, ale co tam. Turbo, Kawaleria Szatana, to już się chyba powtarza. Kiedyś już było jakieś chyba, Cz, miesiąc temu, tak? Schizma, pod naciskiem. PRL, o, ciekawe, zła wiadomość. Dream Theater, mm, Metropolis, Metropolis, Since from a Memory, czyli część druga. No i na końcu jeszcze takim trochę rzutem na taśmę Ira, Mój Dom. Nawet pewnie nie zdajcie sobie sprawy, że kiedyś, kiedyś byłem wielkim fanem Iry, do, przynajmniej do pewnego momentu. I mieli oni takie płyty, które po moim domie, nie chodzi o to tylko, że lubiłem Mój Dom. Oni mieli później płyty, które naprawdę ocierały się od taki ciężki hard rock, heavy, a nawet w jednej piosence o trash metal. To może zdziwić niektórych z Was, ale później zespół przestał być zespołem. Nie, no dobra, były po prostu kimś innym. Okej, okay. Przypominam, głosujemy do jutra do godziny 22. Tylko komentarze, które ja dam jako Metal Boomer. Lajkujemy i zobaczymy. Ten, który będzie mieć najwięcej, zwycięża i będzie w styczniu ta płyta. To co? Do zobaczenia, do usłyszenia i liczę na Wasze głosy. Niech wygra ten, który wygra. Powiedziałem ja.